Dzisiejszy psalm mówi, że błogosławiony ten, kto służy Panu. Tak będziemy śpiewać w refrenie dzisiejszego psalmu. Ten refren może w nas zrodzić pytanie, jak to zrobić w codzienności? W jaki sposób służyć Panu? Odpowiedź na to pytanie nie musi być wcale trudna. W tej służbie Panu na początku trzeba zobaczyć człowieka. I jak już zobaczymy tego człowieka i będziemy chcieli przez to służyć Bogu, to trzeba się zatrzymać nad tym, kto tej pomocy potrzebuje. I nie trzeba szukać nie wiadomo jakich sposobów do zaradzenia konkretnemu problemowi. Tej osobie potrzebującej trzeba dać po prostu czas. Czas. I to już będzie służba Panu, służba Bogu. Wtedy też, jak powie dzisiejszy psalmista, dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, ponieważ ten, kto służy Bogu, daje to, co ma najcenniejsze, czyli czas.